trzecie Mistrzostwa Europy U15 w zapasach w stylu klasycznym, wolnym i w zapasach kobiet. Kraków 2019. Wielkich emocji sportowych życzą producenci tych programów. Hurtownia instalacyjno-sanitarna Tora w Rudniku i firma ogólnobudowlana Sztukateur Gerard Ficon w Sławikowie. Partnerami programu są Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, sponsor tytularny reprezentacji Polski w zapasach, Supra Brokers i Polski Związek Zapaśniczy. A partnerem honorowym jest Ministerstwo Sportu i Turystyki. Szanowni Państwo, finał w kategorii 33 kg, a w nim dwie Ukrainki w trykocie czerwonym, Anastazja Polska i w trykocie niebieskim Elizaweta Kulkawiskaja. Można powiedzieć, trzymamy kciuki za Polskę. No, trzymamy za kciuki za tą zawodniczkę, która ma tak piękne nazwisko. Dokładnie tak. Zobaczymy, co się wydarzy. Na razie jest mocny atak przede wszystkim Elizabet. Próba obejścia. Akcja w parterze. Janku, tak jak mówisz. Powtórny atak do nóg zawodniczki w kostiumie niebieskim. Próba obejścia. Ale bardzo umiejętna obrona. No właśnie, jak oceniasz tą obronę? W tej kategorii wagowej, w tej kategorii wiekowej, gdzie zawodniczki mają ogromną gibkość, naprawdę trudno jest oceniać, no ale w tej chwili bardzo mocny uchwyt i myślę, och, to wydawało mi się, że to jest sytuacja beznadziejna do wyjścia i tak jak wcześniej mówiłem, to są zawodniczki bardzo gibkie, bardzo dobrze rozciągnięte i tutaj rzeczywiście żadna sytuacja nie jest niemożliwa do obrony. Co jest tak naprawdę? Wyszła z takiej pozycji, która właściwie no, wydaje się zupełnie beznadziejna. Co jest tak naprawdę kluczowe, jeżeli chodzi o tutaj o sport młodzieżowy? Bo wiadomo, że technika bo bardziej właśnie kondycja i gibkość, panie trenerze? Ja myślę, że przede wszystkim serce do walki, bo trudno mówić tutaj o kondycji. To walka trwa tylko 4 minuty. Także myślę, że... Ale w tej chwili atak zawodniczki w kostiumie niebieskim. Anastazja Polska wyrównuje w tej chwili stan rywalizacji na 13 sekund przed końcem pierwszej rundy. Zobaczymy, czy jeszcze spróbują, ale tutaj widzę, że jeden z trenerów rzucił jednak challenge. Tak, wydaje się, że trener z tamtej perspektywy nie był pewny, czy rzeczywiście to była akcja za 2 punkty, bo to był tylko taki moment tej pozycji zagrożonej. Zresztą z naszej perspektywy też nie było to dokładnie widać. No ja bym tą akcję ocenił na 2 punkty, ale trener zawsze ma prawo do tego, żeby jeszcze raz sprawdzić. No jest to walka o tytuł mistrzyni Europy, więc myślę, że tutaj trener doskonale sobie zdawał sprawę z tego, że może to skutkować utratą punktu, a jednak zaryzykował. Dokładnie, zobaczymy, jaki będzie wynik tej wideoweryfikacji. W tej chwili Mohamed Baziz, czyli główny supervisor, już podjął decyzję. Tak, protest został przegrany i stąd dodatkowy punkt uzyskała Anastazja Polska. Prowadzi w tej walce 3-2, 3 sekundy do końca pierwszej rundy. O, myślę, że takie emocje będą nam towarzyszyły do końca tej walki, jako że obydwie zawodniczki, jak widzimy, prezentują bardzo wyrównany poziom. A więc warto, szanowni Państwo, wspomnieć o tym, co nas czeka. W kategorii 36 kg w finale wystąpi Amelia Tomala dziś, natomiast również w kategorii 66 kg, czyli najwyższej wśród dziewcząt, wystąpi oczywiście Karolina Jaworska, więc szacunek dla naszych trenerów prowadzących tutaj kadrę U15, czyli Norberta Warchoła i Eli Garmulewicz, którzy mają 2 szanse medalowe. No ja myślę, że tutaj przede wszystkim to największe brawa należą się trenerom klubowym, chociaż muszę powiedzieć, że biorąc pod uwagę to, że są to bardzo młode zawodniczki organizacyjnie i ostatnie zgrupowanie przebiegało w bardzo dobrej atmosferze i było bardzo skuteczne. Tutaj oczywiście, piękna akcja, ale kolejna akcja Anastazji Polskiej, kolejne 2 punkty zapisane na jej koncie i wynik w tej chwili wynosi 5-2. A kolejna próba rzutu przez ramię
Piękna akcja. No tutaj już muszą być plecy. Ewidentnie moim zdaniem Kulawińska... No, ja nie byłbym do końca pewny, ale... Tak jak wcześniej powiedziałem, że w ten... No tak, rzeczywiście. Jednak są plecy. Tak, rzeczywiście, chyba podjęła złą decyzję, zamiast uciekać tak zwanym wyjściem karuzelowym do zewnątrz, usiłowała zrobić tak zwaną kołyskę. No i niestety moment została na plecach. No i... Anastazja Polska na polskiej ziemi zostaje mistrzynią Europy w kategorii 33 kg. My z panem trenerem Janem Godeckim wracamy za chwilę. Firma Sztukateur Gerard Ficon w Sławikowie poleca szeroką gamę wysokoprofesjonalnych usług ogólnobudowlanych. Ocieplanie budynków, wymianę okien i drzwi, malowanie domów, płytkowanie oraz roboty wykończeniowe. Firma wykonuje również litery przestrzenne, wszelkie prace z płyt gipsowych, a także w zakresie wytwarzania, rekonstrukcji i konserwacji sztukaterii. Ponad 20-letnią działalność prowadzimy na rynku lokalnym i ogólnopolskim. Współpracujemy z firmami Remix i Kreisel. Nasza dewiza to solidność, profesjonalizm i terminowość. Zapraszamy! Hurtownia Tora poleca sprzedaż i montaż systemów kanalizacyjnych, wodociągowych, centralnego i podłogowego ogrzewania, odwadniania oraz gazowych. U nas kupicie również piece gazowe i węglowe, pompy ciepła, żeliwo drogowe, a także wszelkie artykuły i akcesoria do instalacji sanitarnych, grzewczych i gazowych. Doradzamy, projektujemy, kosztorysujemy, dowozimy własnym transportem i montujemy. Honorujemy karty płatnicze, dopuszczamy negocjacje cen. Tora. Profesjonalizm w każdym calu. Zapraszamy. Wszyscy czekaliśmy na tą walkę. Amelia Tomala kontra Olga Owczynnikowa. Cóż można powiedzieć? Trzymamy kciuki, Janku. Tak, walka półfinałowa była niezwykle emocjonująca, bardzo wyrównana z inną zawodniczką rosyjską, którą właśnie nasza Amelia rozstrzygnęła na swoją korzyść. A w tej chwili udany atak zawodniczki z Rosji. Dwa punkty, kolejne dwa punkty za Młynek. Tak. I no, ale myślę, że już sędzia powinien wcześniej przerwać. Nie zaliczył punktów, tak? Głowa naszej zawodniczki była już poza matą, więc zaczęło się od prowadzenia zawodniczki z Rosji i czterema punktami. No, jak widzę, zawodniczka z Rosji nie zwalnia. Nie daje się zaskoczyć. No, próba odwrotnego pasa przez naszą zawodniczkę, ale kolejna pozycja zagrożona. Po raz drugi znajduje się w sytuacji bardzo trudnej. No, troszkę niebezpieczna sytuacja. Tak, niestety. Ale widać tutaj, że zawodniczka z Rosji, no wyraźnie była bardzo dobrze taktycznie przygotowana do tej walki. Ale teraz jest dobrze wyszkolona. Widać, że praktycznie przechodzi z jednego elementu na drugi. Teraz próba wózka z uchwytem ręki. No, przewaga 6 punktów. No, myślę, że nasza zawodniczka się jeszcze nie obudziła. Troszeczkę przespała ten początek walki. No ale tu musimy docenić klasę zawodniczki z Rosji, która naprawdę jest bardzo dobrze wyszkolona technicznie. Kolejny atak na Jacksonowa, tak. Ale tym razem już obroniony. Próba wywrotki. Jest szansa. Proszę. Tutaj. Jest szansa, ale brawo Amelia. Świetna akcja teraz. Tak, dobrze obroniła, ale nadal trzyma nogę zawodniczka z Rosji. Myślę, że tutaj może z tego uzyskać kolejne 2 punkty. Jeszcze próba obrony. Oj, szkoda. I kolejne 2 punkty. Niestety. I kolejne 2 punkty. No niestety, nie udało się. Ale myślę, że zdobycie srebrnego medalu i finał Mistrzostw Europy do lat 15 to jest tak ogromny sukces naszej zawodniczki i jej trenera klubowego Pawła Ciemierza, no, który jest synem byłego reprezentanta Polski w zapasach, a obecnie wiceprezesa Polskiego Związku Zapaśniczego, więc tradycja rodzinna. Dokładnie, ale naprawdę cieszmy się z tego srebrnego medalu, bo naprawdę Amelia zrobiła kawał dobrej roboty w trakcie tego turnieju. Szanowni Państwo, wracamy za chwilę na kolejne kategorie wagowe. Firma Sztukateur Gerard Ficon w Sławikowie poleca szeroką gamę wysokoprofesjonalnych usług ogólnobudowlanych. Ocieplanie budynków, wymianę okien i drzwi, malowanie domów, płytkowanie oraz roboty wykończeniowe. Firma wykonuje również litery przestrzenne, wszelkie prace z płyt gipsowych, a także w zakresie wytwarzania, rekonstrukcji i konserwacji sztukaterii. Ponad 20-letnią działalność prowadzimy na rynku lokalnym i ogólnopolskim. Współpracujemy z firmami Remix i Kreisel. Nasza dewiza to solidność, profesjonalizm i terminowość. Zapraszamy.
Hurtownia Tora poleca sprzedaż i montaż systemów kanalizacyjnych, wodociągowych, centralnego i podłogowego ogrzewania, odwadniania oraz gazowych. U nas kupicie również piece gazowe i węglowe, pompy ciepła, żeliwo drogowe, a także wszelkie artykuły i akcesoria do instalacji sanitarnych, grzewczych i gazowych. Doradzamy, projektujemy, kosztorysujemy, dowozimy własnym transportem i montujemy. Honorujemy karty płatnicze, dopuszczamy negocjacje cen. Tora. Profesjonalizm w każdym calu. Zapraszamy. Wracamy po przerwie na finał kategorii wagowej 39 kg. Nicoleta Bajan, Rumunia, Ukraina, Maria Jefremowa. Zobaczymy, jak ta walka się potoczy. Na razie gdzie jest ładne sprowadzenie Ukrainki. Janku. Próba ataku zawodniczki rumuńskiej. Bardzo umiejętny blok zawodniczki ukraińskiej, która odsunęła biodra daleko, cały czas kontroluje ręce swojej przeciwniczki. Mimo, że trzyma rękę, będzie na pewno próba obejścia. A nieudana. Sędzia podnosi zawodniczki do pozycji stojącej. A widać, że tutaj zawodniczka rumuńska walczy bardzo żywo. Jest taka bardzo agresywna. Ale zawodniczki ukraińskie naprawdę są bardzo dobrze poukładane technicznie i tutaj musi być naprawdę bardzo skuteczny atak, będzie tylko wtedy skuteczny, jeżeli będzie wykonany bardzo precyzyjnie. Kolejna próba ataku, sędzia przerywa i zaczynamy walkę od środka. No. Proszę, bardzo ładne zabranie ręki. Tak, myślę, że z tego będzie próba albo obejścia, albo wykonania Dexarowa. Sędzia sygnalizuje pasywność zawodniczki walczącej w czerwonym kostiumie. Nie wiem, czy to jest drugie upomnienie, czy już będzie 30 sekund, czy jest to pierwsze upomnienie, bo pierwszy raz sędzia upomina zawodniczkę dopiero. Tak, to już jest 30 sekund, czyli to już utrzymała ostrzeżenie. Pierwsze napomnienie sędziego nie skutkuje żadnymi konsekwencjami. Dopiero za drugim razem zawodniczka bardziej pasywna otrzymuje 30 sekund, w których musi wykonać akcję, tym, że jeżeli nie wykona, traci punkt. Warto. O, teraz odwróciły się role. Zaatakowała zawodniczka w niebieskim kostiumie. Ukrainka, bardzo skuteczny atak Dexarowa. A to jest pozycja zagrożona, bardzo trudno będzie z tej pozycji wyjść, bardzo ładnie ułożyła się ciałem, całym ciężarem ciała przyciska swoją przeciwniczkę, no mimo wszystko udana obrona z pozycji zagrożonej, no i tradycyjnie przejście do młynka, udana akcja, bardzo dobrze zapięty młynek, kolejna udana akcja, bardzo trudno będzie, kolejna udana akcja, no tutaj ta walka może się skończyć przed czasem, no i tak się też stało. O, wielka radość Marii Jefremowej. Warto wspomnieć, że Maria Jefremowa, szanowni państwo, stoczyła 4 walki w trakcie tego turnieju. Nie straciła ani jednego punktu. O, niesamowite. No i tak było również w walce finałowej, więc jest to ewenement. No, świadczy to już o bardzo wysokim poziomie, mimo młodego wieku, o dużym zaawansowaniu technicznym tej zawodniczki. Po niesamowitej walce wykonaniu Marii Jefremowej zapraszamy na krótką przerwę. Firma Sztukateur Gerard Ficon w Sławikowie poleca szeroką gamę wysokoprofesjonalnych usług ogólnobudowlanych. Ocieplanie budynków, wymianę okien i drzwi, malowanie domów, płytkowanie oraz roboty wykończeniowe. Firma wykonuje również litery przestrzenne, wszelkie prace z płyt gipsowych, a także w zakresie wytwarzania, rekonstrukcji i konserwacji sztukaterii. Ponad 20-letnią działalność prowadzimy na rynku lokalnym i ogólnopolskim. Współpracujemy z firmami Remix i Kreisel. Nasza dewiza to solidność, profesjonalizm i terminowość. Zapraszamy! Hurtownia Tora poleca sprzedaż i montaż systemów kanalizacyjnych, wodociągowych, centralnego i podłogowego ogrzewania, odwadniania oraz gazowych. U nas kupicie również piece gazowe i węglowe, pompy ciepła, żeliwo drogowe, a także wszelkie artykuły i akcesoria do instalacji sanitarnych, grzewczych i gazowych. Doradzamy, projektujemy, kosztorysujemy, dowozimy własnym transportem i montujemy. Honorujemy karty płatnicze, dopuszczamy negocjacje cen. Tora. Profesjonalizm w każdym calu. Zapraszamy.
Finał kategorii 42 kg rosyjsko-ukraiński. Wlada Szimakowa z Rosji i Anna Telegina z Ukrainy, a więc mamy ukraińsko-rosyjski pojedynek, na który rozpoczął się od świetnej akcji reprezentacji Ukrainy. Atak na dwie nogi, akcja za 4 punkty. No tutaj widać duże doświadczenie już, jeżeli chodzi o technikę, bo bardzo ładnie podciągnęła nogi w ostatniej chwili, bezpośrednio wprowadziła do pozycji zagrożonej zawodniczkę rosyjską. No, będzie to bardzo ciekawa walka. No zresztą to są kraje, które dominują w zapasach kobiet w Europie. Zarówno zawodniczki rosyjskie, jak i zawodniczki ukraińskie są naprawdę dobrze wyszkolone, mają duże tradycje. No i oczywiście to szkolenie wygląda wręcz kolejny atak, kolejne dwa punkty. No, zawodniczka z Ukrainy wyraźnie dominuje w tej walce. No, próba przechwytu na młynek. No, troszeczkę chyba za wcześnie sędzia przerwał tą walkę. Przerwał. Myślę, że mogło być skuteczne zapięcie tego uchwytu. Wracamy jednak na środek zony. No, minęła minuta walki. Sześciopunktowe wysokie prowadzenie Ukrainki, która wydaje się w tej chwili całkowicie kontroluje tą walkę. O, nieudana próba ataku Rosjanki na dwie nogi. Tak, bardzo mądra taktyka, długie ręce, schodzenie z linii i przepiękny atak. Rzeczywiście wzorcowy atak do nóg, zejście z linii, odejście i powrót w tempo. Dwa punkty i kolejne dwa punkty z tak zwanej walizki i walka kończy się przed czasem. No, zaimponowała mi tutaj w tej walce zawodniczka z Ukrainy. Rzeczywiście widać przede wszystkim, co jest najistotniejsze, przechodzenie z jednego elementu na drugi. No, jest to już zawodniczka, która prezentuje bardzo wysoki poziom techniczny, biorąc pod uwagę młody wiek. Firma Sztukateur Gerard Ficon w Sławikowie poleca szeroką gamę wysokoprofesjonalnych usług ogólnobudowlanych. Ocieplanie budynków, wymianę okien i drzwi, malowanie domów, płytkowanie oraz roboty wykończeniowe. Firma wykonuje również litery przestrzenne, wszelkie prace z płyt gipsowych, a także w zakresie wytwarzania, rekonstrukcji i konserwacji sztukaterii. Ponad 20-letnią działalność prowadzimy na rynku lokalnym i ogólnopolskim. Współpracujemy z firmami Remix i Kreisel. Nasza dewiza to solidność, profesjonalizm i terminowość. Zapraszamy! Hurtownia Tora poleca sprzedaż i montaż systemów kanalizacyjnych, wodociągowych, centralnego i podłogowego ogrzewania, odwadniania oraz gazowych. U nas kupicie również piece gazowe i węglowe, pompy ciepła, żeliwo drogowe, a także wszelkie artykuły i akcesoria do instalacji sanitarnych, grzewczych i gazowych. Doradzamy, projektujemy, kosztorysujemy, dowozimy własnym transportem i montujemy. Honorujemy karty płatnicze, dopuszczamy negocjacje cen. Tora. Profesjonalizm w każdym calu. Zapraszamy. Wracamy na finał kategorii 46 kg. Reprezentantka Rosji w trykocie czerwonym, reprezentantka Ukrainy w trykocie niebieskim, czyli znowu jest to wewnętrzna sprawa byłego Związku Radzieckiego. No tak, to jest kolejny pojedynek rosyjsko-ukraiński. No tutaj się jako ciekawostkę chcę podać, że jednym z sekundantów zawodniczki rosyjskiej jest wielokrotna mistrzyni Europy, również medalistka olimpijska Jelena Kartaszowa, która była taką odwieczną rywalką naszej Moniki Michalik. Zresztą do tej pory utrzymują kontakty, tak jak z nią rozmawiałem, przyjaźnią się. No jest to bardzo miły akcent, wielcy zawodnicy później zostają szkoleniowcami, no i jak widać, bardzo skuteczni. Ale to jest chyba najważniejsze, żeby przekazywać to z pokolenia na pokolenie, prawda, panie trenerze? Wielcy zawodnicy rzeczywiście, no nie wszyscy mają ten talent taki pedagogiczny, ale Jelena Kartaszowa, ją znam, była to zawodniczka zawsze bardzo taka uporządkowana, bardzo kulturalna, bardzo spokojna. Ja myślę, że będzie również bardzo dobrym trenerem. Ale teraz świetne zejście Rosjanki i próba przejścia do wózka. Tak, uchwyt na wózek. No troszeczkę za długo się zbierała. W tej chwili jest taka tendencja, żeby jak najkrócej trzymać zawodniczki w parterze. Walka powinna się toczyć jak najwięcej w pozycji stojącej. No, to musi być spektakularne, musi być przede wszystkim bardzo widowiskowe. Dlatego też sędziowie, jeżeli przez moment uznają, że ta akcja może nie będzie skuteczna, natychmiast podnoszą do pozycji stojącej. Bardzo wyrównany pojedynek.
Żadna z tych zawodniczek też, tak to było w tej walce poprzedniej o brązowy medal, żadna z tych zawodniczek nie chce popełnić jakiegoś większego błędu. No i naprawdę jak na 15 lat dziewczynki i naprawdę mają ją, są naprawdę całkiem niezłe technicznie i to widać. No tak, już są wyszkolone, no, szczególnie te sytuacje takie właśnie w obronie czy walce na kolanach, widać, że wyraźnie kontrolują. Także to już są zawodniczki, które na pewno mają kilka lat stażu treningowego, no i zajmują się nimi trenerzy, którzy potrafią rzeczywiście przekazać tą swoją wiedzę. No, jestem bardzo ciekawy, co Jelena Kartaszowa mówi swojej zawodnicy w tej chwili. No, w Rosji jest taka tradycja, że Jelena Kartaszowa jest trenerem kadry kadetek. Jest głównym trenerem kadry, ale tam z tradycji jest tak, że trenerem sekundującym zawodnicy jest jej trener klubowy i ona jak gdyby obserwuje, jest na drugim planie, dają zawsze możliwość temu, żeby ten trener, który prowadzi zawodniczkę na co dzień, również sekundował jej w najważniejszych imprezach. Akurat tutaj naszym zawodnikom również starali się pomagać a trenerzy klubowi, więc... Tak, nawet pomagali. Więc chyba idziemy, Janku, w dobrą stronę pod tym względem. Druga runda, bardzo niewielka przewaga, dwupunktowa zawodniczki z Rosji, więc tutaj myślę, że losy tego pojedynku będą się decydowały do końca. No, próba uchwytu, ściągnięcia, ręka, głowa do dołu, będzie na pewno próba obejścia przez zawodniczkę ukraińską, próba zbicia do boku, ale bardzo ładne przechwycenie, spodziewała się tego ataku. No i myślę, że sędzia podniesie do opozycji stojącej. Tak, za długo trwa ta walka na kolanach. W związku z tym sędzia daje szansę na rozpoczęcie walki w pozycji stojącej. A próba ataku Rosjanki. Ale bardzo umiejętna obrona, od razu przejście do boku, próba biodra za jedną rękę. Kolejna próba biodra, to chyba tak. No, tu starała się zdobyć punkt i bardzo skutecznie, tak. W ataku opuściła matę zawodniczka, dotknęła głową i zdobyła tym samym punkt. Atak Rosjanki na jedną nogę z głową w środku, tak to określamy w naszej nomenklaturze, ale... no ale nie zbyt udany, już widzę rozciągnięty bark. Ale myślę, że tutaj może stracić z tego ataku punkty. Próba przechwytu na odwrotny pas. O, czy puści stopę? Ale niezwykle mi się podoba właśnie walka Rosjanki. Ona bardzo szybko schodzi do nogi. Ona ma bardzo duży repertuar właśnie zejścia do nóg. Próba. Wykonanie Ukrainki. Sędzia przerwał. O, do końca walki 22 sekundy. Myślę, że tutaj jedna akcja zadecyduje o zwycięstwie w tej walce. Atak Rosjanki chyba po to, żeby ukraść te parę sekund. Trzyma obydwie nogi, głowa w środku. Stara się, walczy tutaj o każdą sekundę. No, czy uda się to obejście? Czy utrzyma stopę? 3 sekundy? Tak, jednak chyba utrzyma, jednak Rosjanka. Tak, bardzo duża dramaturgia w tym pojedynku, no jeszcze próba, będzie widowyfikacja. Próba protestu, ale myślę, że bezzasadna, Wicona. Dlatego że no wyraźnie było widać, że trzymała do końca tą stopę, nie puściła, no i tym samym zdobyła złoty medal Mistrzostw Europy do lat 15. Serdecznie gratulujemy, a więc już znamy kolejne wyniki, natomiast my zapraszamy za chwilę na kategorię 50, na walki kategorii 50 kg. W
firma Sztukateur. Gerard Ficon w Sławikowie poleca szeroką gamę wysokoprofesjonalnych usług ogólnobudowlanych. Ocieplanie budynków, wymianę okien i drzwi, malowanie domów, płytkowanie oraz roboty wykończeniowe. Firma wykonuje również litery przestrzenne, wszelkie prace z płyt gipsowych, a także w zakresie wytwarzania, rekonstrukcji i konserwacji sztukaterii. Ponad 20-letnią działalność prowadzimy na rynku lokalnym i ogólnopolskim. Współpracujemy z firmami Remix i Kreisel. Nasza dewiza to solidność, profesjonalizm i terminowość. Zapraszamy! Hurtownia Tora poleca sprzedaż i montaż systemów kanalizacyjnych, wodociągowych, centralnego i podłogowego ogrzewania, odwadniania oraz gazowych. U nas kupicie również piece gazowe i węglowe, pompy ciepła, żeliwo drogowe, a także wszelkie artykuły i akcesoria do instalacji sanitarnych, grzewczych i gazowych. Doradzamy, projektujemy, kosztorysujemy, dowozimy własnym transportem i montujemy. Honorujemy karty płatnicze, dopuszczamy negocjacje cen. Tora. Profesjonalizm w każdym calu. Zapraszamy. Wracamy na finał kategorii 50 kg, a w nim reprezentantka Turcji Tuba Demir i reprezentantka Ukrainy Anna Karbowska, czyli kolejny ważny taki pojedynek turecko-ukraiński i na razie zawodniczki w parterze. Nieudana próba ataku Ukrainki. No tak jak już wcześniej wspomniałem, zawodniczki ukraińskie mają znakomicie opanowany element tak zwanego Jaksarowa, ściągnięcie ręki do środka, ale tutaj atak Turczynki, atak za stopę, no, skuteczny, zdobyte dwa punkty, próba wykonania wózka, no widać, że Turczynka jest dobrze przygotowana, próba tak zwanej narzutki, ale to już było po gwizdku sędziego, wracamy do pozycji stojącej. Aha. No, nazwisko ukraińskie też nam się kojarzy z pochodzeniem, może jacyś, a nawet na pewno jacyś przodkowie byli Polakami, tak jak to zresztą w tych strefach przygranicznych, szczególnie na zachodniej Ukrainie jest bardzo wiele, walczy bardzo wiele zawodniczek mających polskie korzenie. Ciekawostką jest to, że właśnie Anna Karbowska również do tej pory walczyła bardzo dobrze w tym turnieju, wygrała w nim trzy walki. No i tak samo jak i zresztą Demir Tuba, która zaczynała od kwalifikacji, wygrała 4 pojedynki. Tak, ciężka była droga do finału, no ale biorąc pod uwagę liczbę startujących zawodniczek, żeby walczyć o medal, no trzeba było wygrać 3-4 pojedynki, a jeżeli były repasaże, to nawet chyba w niektórych kategoriach nawet 5 walk. O, próba uchwytu ręka-głowa, tak, próba obejścia, ale skuteczna obrona Turczynki, trzyma mocno łokieć, stara się obracać za przeciwniczką. Więc nas jako organizatorów niezwykle cieszy to, że naprawdę bardzo dużo zawodników zgłosiło się tutaj do tych mistrzostw Europy, które odbywają się pod Wawelem w Tauron Arenie w Krakowie. Więc krótka przerwa, bo prowadzi 2-0 reprezentantka Turcji Tuba Demir. Janku, jak byś ocenił tę pierwszą rundę? Bardzo wyrównana. Dwa punkty zdobyte przez Turczynkę z kontry. No myślę, że te dwa punkty, praktycznie wynik tego pojedynku, myślę, będzie otwarty do końca. Zresztą tu już widzę, że trenerzy ukraińscy pracują nad tym, jaką taktykę przyjąć. No, będzie to na pewno do końca bardzo, bardzo zacięta walka. No, chcę jeszcze powiedzieć, że w ostatnim okresie zawodniczki tureckie przebojem wdarły się do europejskiej, światowej czołówki. I zarówno w kategorii juniorek, jak i kategorii seniorek jest kilka rzeczywiście znakomitych zawodniczek. Chcę, że wspomnę tylko Adar, Turczynkę, która dominuje w tej chwili w najcięższej kategorii kobiet. Również w tych niższych kategoriach są wiele wartościowych zawodniczek. A kolejny atak za stopę. Także jest to taki koronny element i przechodzi od razu do wózka i będzie próbowała narzutkę na drugą stronę, tak jak w poprzednim, jeżeli sędzia pozwoli. O właśnie, próba ataku w jedną, w drugą stronę. No, tutaj sędzia pozwolił nieco dłużej, myślę, że słusznie. Dopiero za trzecią próbą podniósł zawodniczki do pozycji stojącej.
No, Ukrainka nie bardzo może znaleźć sposób na Turczynkę, która walczy niezwykle agresywnie. Widać, że jest silna fizycznie. No, walczy bardzo agresywnie. Pracuje rękoma, uniemożliwia założenie uchwytu zawodniczce ukraińskiej. Próba Jaksarowa, tak jak już wcześniej mówiłem, jest to taki koronny element i właściwie wszystkie zawodniczki z tego kraju wykonują go bardzo dobrze. Kolejne obejście, także sześciopunktowa przewaga, że zawodniczka z Turcji panuje w tym pojedynku, no ale myślę, że tutaj duże znaczenie ma jednak przygotowanie fizyczne. Zawodniczka z Turcji no, dominuje nad swoją rywalką warunkami fizycznymi, jest silniejsza. Dokładnie, fizycznie, to jest widoczne. Dokładnie, Ukrainka nie może znaleźć sposobu na zawodniczkę z Turcji. Kolejny atak umiejętnie blokowany. No tak troszeczkę schematycznie walczy Ukrainka. Kolejny atak Jaksarowa. Zawodniczka z Turcji jest przygotowana na ten atak i widać, że od razu wychwytuje głowę i będzie kolejna próba obejścia. Czy już nie będzie ryzykowała? No, kolejny atak, już taki troszeczkę desperacki, nieudany. No, myślę, że w tych atakach Ukrainka traci bardzo dużo sił i będzie miała bardzo duży problem, żeby nawiązać jeszcze w ciągu tych kilkunastu sekund wyrównaną walkę, zdobyć jakieś punkty techniczne. Kolejna próba teraz obejścia, ale widać, że Turczynka panuje. A w końcówce oddała dwa punkty, ale już śledziła wyraźnie wynik i wiedziała, że te punkty nie odbiorą jej tytułu mistrzyni Europy. Ogromna radość. A więc Tuba Demir zostaje mistrzynią Europy do lat 15 w kategorii 50 kg. My, szanowni państwo, wracamy za moment. Złoty medal w kategorii 50 kg wywalczyła Demir Tuba, Turcja. Firma Sztukateur Gerard Ficon w Sławikowie poleca szeroką gamę wysokoprofesjonalnych usług ogólnobudowlanych. Ocieplanie budynków, wymianę okien i drzwi, malowanie domów, płytkowanie oraz roboty wykończeniowe. Firma wykonuje również litery przestrzenne, wszelkie prace z płyt gipsowych, a także w zakresie wytwarzania, rekonstrukcji i konserwacji sztukaterii. Ponad 20-letnią działalność prowadzimy na rynku lokalnym i ogólnopolskim. Współpracujemy z firmami Remix i Kreisel. Nasza dewiza to solidność, profesjonalizm i terminowość. Zapraszamy! Hurtownia Tora poleca sprzedaż i montaż systemów kanalizacyjnych, wodociągowych, centralnego i podłogowego ogrzewania, odwadniania oraz gazowych. U nas kupicie również piece gazowe i węglowe, pompy ciepła, żeliwo drogowe, a także wszelkie artykuły i akcesoria do instalacji sanitarnych, grzewczych i gazowych. Doradzamy, projektujemy, kosztorysujemy, dowozimy własnym transportem i montujemy. Honorujemy karty płatnicze, dopuszczamy negocjacje cen. Tora. Profesjonalizm w każdym calu. Zapraszamy. Walka o Mistrzostwo Europy w kategorii 54 kg. Reprezentantka Rumunii kontra reprezentantka Węgier. No i tutaj rzeczywiście jest ta zmiana, Janku, o której, tak, której mówiliśmy. Właśnie chciałem powiedzieć, że poprzednio popełniłem pomyłkę, mówiąc o tym, że będzie zagrany hymn Mołdawii. No nie będzie. Nie będzie zagrany hymn Mołdawii, będzie zagrany hymn albo rumuński, albo węgierski. Także. I chyba też z tego, co się zorientowałem, będzie to pierwszy raz zagrany właśnie albo hymn rumuński, albo węgierski. Tak, tak mi się wydaje. No, widzimy chyba pierwszy finał, gdzie nie mamy zawodniczki, tak jak wcześniej już wspomniałeś, ze wschodu Europy, czyli z tych państw rosyjskojęzycznych. W końcu mamy tutaj walkę Europy Środkowej, tak? To są takie bardziej derby ale, niż Europy ale, Środkowej. Ale obydwie zawodniczki reprezentują państwa, które również w ostatnich latach bardzo podniosły swój poziom. Węgierki biją się o medale Mistrzostw Europy, nawet Mistrzostw Świata. Również zawodniczki rumuńskie prezentują w tej chwili wysoki poziom, szczególnie w tych małych kategoriach wagowych. Także możemy się spodziewać bardzo ciekawego pojedynku. Na razie trwa czas na wykonanie akcji w wykonaniu reprezentantki Węgier Wiktorii Borsos. Ale widać tutaj już chyba pewną różnicę w wyszkoleniu technicznym.
Zawodniczki tego bloku wschodniego, Rosji, Białorusi, Ukrainy, prezentują walkę typowo techniczną. Tutaj widzimy, że obydwie zawodniczki są bardzo dobrze przygotowane fizycznie. Jest to taka zdecydowanie bardziej siłowa walka, więc tradycyjnie już Rumuni, Węgrzy zawsze stawiali na to przygotowanie fizyczne. Dotyczy to również mężczyzn. No i jak widzimy, również ten styl pracy jest kontynuowany w dziewczynach. Są rzeczywiście, biorąc pod uwagę ten wiek, bardzo dobrze przygotowane fizycznie. Widać to po tej muskulaturze. Może zawodniczki ważą przecież bardzo niewiele. To jest kategoria do 54 kg. No i tak jak mówiliśmy, nie jest to walka techniczna, jest to walka bardziej siłowa, bardziej taka na przetrwanie. Jednym punktem prowadzi Rumunka, ale myślę, że wynik tej walki będzie otwarty do końca. Tak, tutaj myślę, że to wszystko będzie zależało tak naprawdę od kondycji obu zawodniczek. Która bardziej wytrzyma, ma raczej będzie mistrzynią Europy. Ja podzielam tę opinię, ale jest to typowa walka taka na wybicie się, na siłowa, na przetrzymanie. No i która lepiej wytrzyma tą walkę, ta wygra, bo nie spodziewam się tu jakichś finezyjnych akcji technicznych, ale mogę się mylić. No tym bardziej, że na zmęczeniu... Tutaj też podzielam twoją opinię. Nie, w każdym razie zobaczymy, dalej trwa próba, dalej się zawodniczki próbują między sobą. Jest to typowa walka o uchwyt, więc w tej chwili nie próbują żadnego ataku, próbują po prostu złapać uchwyt, który jest najbardziej dogodny. No, sędzia uznał, że bardziej pasywna jest zawodniczka węgierska, no i chyba słusznie, że blokowała, bardzo Rumunka tutaj stara się być bardziej agresywna w tej walce. Próba ataku za nogi, za długi dystans, a jest atak przez biodro. Zobaczymy, czy skuteczny. No, myślę, że w tej chwili Węgierka obroniła ten atak, mocna dźwignia na bark. No, nie wiem, czy tu sędzia nie powinien zareagować za chwilę. No, nie widzę tutaj możliwości, żeby ten atak był skuteczny, więc sądzę, że powinien przerwać jak najszybciej, bo to jest niepotrzebne. Tak, sędzia odczekał na to, aż się skończy ten czas, czy 30 sekund na wykonanie akcji. I jak zobaczył, że już się nic tutaj nie wydarzy, przyznał Rumunce ze względów pasywności Węgierki drugi punkt. 2-0. W takiej walce wynik 2-0 jest już sporym zadatkiem na zwycięstwo. Bo że jeżeli zawodniczki nie prezentują jakiejś wysokiej techniki, to obie trudno im będzie w końcu. Znaczy, nie tyle pasywne, co myślę, że są dobrze przygotowane fizycznie, natomiast no, z techniką jeszcze jest troszeczkę na bakier. Ale jak widzimy, wystarczyło to, żeby wejść do finału w tej kategorii wagowej. Tak, próba ataku przez biodro, rzutu przez biodro. Próba obejścia. No i Węgierka jest zdobywa 2 punkty na 10 sekund przed końcem. Chyba troszeczkę za wcześnie, bo tam jest jeszcze opanowane. Sędziowie przyznali ten punkt. Tak, będzie protest. Ja bym też w tej sytuacji rzucił. Jest skuteczny. Koniec, a więc jednak Węgierka rzutem na taśmę zostaje mistrzynią Europy. O, tak jak mówiliśmy, w tego typu walce okazało się, że to prowadzenie 2-0 jest absolutnie niewystarczające. I tak jak mówiłem, obydwie są bardzo dobrze przygotowane fizycznie, natomiast nie, była to typowa walka siłowa. Lepiej tą walkę wytrzymała fizycznie Węgierka i ona została mistrzynią Europy. Firma Sztukateur Gerard Ficon w Sławikowie poleca szeroką gamę wysokoprofesjonalnych usług ogólnobudowlanych. Ocieplanie budynków, wymianę okien i drzwi, malowanie domów, płytkowanie oraz roboty wykończeniowe. Firma wykonuje również litery przestrzenne, wszelkie prace z płyt gipsowych, a także w zakresie wytwarzania, rekonstrukcji i konserwacji sztukaterii. Ponad 20-letnią działalność prowadzimy na rynku lokalnym i ogólnopolskim. Współpracujemy z firmami Remix i Kreisel. Nasza dewiza to solidność, profesjonalizm i terminowość. Zapraszamy.
Hurtownia Tora poleca sprzedaż i montaż systemów kanalizacyjnych, wodociągowych, centralnego i podłogowego ogrzewania, odwadniania oraz gazowych. U nas kupicie również piece gazowe i węglowe, pompy ciepła, żeliwo drogowe, a także wszelkie artykuły i akcesoria do instalacji sanitarnych, grzewczych i gazowych. Doradzamy, projektujemy, kosztorysujemy, dowozimy własnym transportem i montujemy. Honorujemy karty płatnicze. Dopuszczamy negocjacje cen. Tora. Profesjonalizm w każdym calu. Zapraszamy. Szanowni Państwo, wracamy na finał kategorii 58 kg. Reprezentantka Ukrainy kontra reprezentantka Węgier. To jest drugi węgierski finał dzisiaj. Janku, jak myślisz, jak to może się potoczyć? Na razie świetna akcja tutaj Węgierki. Próba ataku. I są dwa punkty dla reprezentantki Węgier. Tak, myślę, że tutaj Ukrainka popełniła mały błąd taktyczny. Powinna oddać jeden punkt, jednak ryzykowała obronę do końca, straciła dwa punkty. Więc tutaj, biorąc pod uwagę geografię i to, jak znam zawodników z Węgier i Ukrainy, zawodników i zawodniczki, myślę, że tu jest, że to będzie walka techniki właśnie z siłą fizyczną. Zawodnicy, tak jak wcześniej, zawodniczki węgierskie są bardzo dobrze przygotowane fizycznie. To jest taki podstawowy atut. Natomiast no, Ukraińcy, Ukrainki no, są z kolei dobrze wyszkolone technicznie, więc to będzie bardzo ciekawy pojedynek. Zresztą widać tutaj, że Węgierka jest bardzo agresywna w tej walce. No, prowadząc taki styl walki, w dużym stopniu utrudnia wykonanie jakiejkolwiek techniki przez Ukrainkę. No tylko jak długo będzie w stanie prowadzić tak agresywną walkę? Myślę, że już troszeczkę uspokoiła ten pojedynek Ukrainka. Już zaczyna panować nad tą walką. Te pierwsze dwa stracone punkty jej nie zdeprymowały. Mimo, że Węgierka rzeczywiście jest bardzo agresywna, że w tej chwili stara się nie wypuścić zawodniczki z zony, stara się wypchnąć ją za matę i zdobyć kolejny punkt. Bardzo dynamicznie prowadzona walka. Ja myślę, że Ukrainka poczeka na jeden moment wykonania jakiegoś ataku, ale widzę tu bardzo dobre przygotowanie taktyczne Węgierki, która jest bardzo ruchliwa. Praktycznie nie daje uchwytu, cały czas stara się blokować Ukrainkę, ręce głęboko od środka, jest silna fizycznie, więc to jest na pewno ogromny atut. Tak, i no. Widać, że Eniko Elekes robi to bardzo mądrze, o czym w tej chwili, Janku, mówisz teraz. Ukrainka szybko uciekła do trenerów, żeby posłuchać ich rad. Też tak sądzę, że chciała jak najszybciej skonsultować z trenerami, jaką ma przyjąć taktykę na tak agresywnie walczącą i silną fizycznie Węgierkę. No ale widać, że zawodniczka węgierska, że te dwie minuty tak agresywnej walki na pewno ją dużo kosztowało sił. No i ciekawy jestem. Myślę, że ta walka również rozstrzygnie się w końcówce. Czy Węgierka wytrzyma tak agresywny styl walki, czy nadal będzie walczyła destrukcyjnie, uniemożliwiając zawodnicy z Ukrainy wykonanie jakiejkolwiek techniki. Bardzo jestem ciekawy, jak ten pojedynek będzie wyglądał. To nie są zawodniczki, które są jeszcze tak taktycznie przygotowane, żeby realizować ściśle złożony plan. To jeszcze emocje biorą górę. No tym niemniej, o proszę, nie zmieniła swojego stylu walki. Od początku stara się być agresywna, bardzo ruchliwa pop. Nie daje żadnej możliwości. Wie, że atutem Ukrainek jest ten rzut Jaksarowa. Nie daje żadnej możliwości. Trzyma daleko biodra, trzyma ręce cały czas od środka. No jak dotąd ta taktyka przynosi spodziewany skutek, ale tak jak powiedziałem, zawodniczka dobrze przygotowana technicznie jest do końca walki groźna. No tym razem tak. Zdecydowali o pasywności Węgierki. Tak, zdecydowanie tak, jest to destrukcyjny styl walki. Widać, że sędzia kiedyś był zawodnikiem, pomimo tej ruchliwości wyraźnie widzi, że ta uniemożliwia, ucieka przede wszystkim od kontaktu, nie daje uchwytu, albo też łapie uchwyt bezpośrednio po uchwycie i od razu stara się iść na kolana, żeby uniemożliwić atak. Ale walczy jak do tej pory bardzo konsekwentnie. Acz to już jest taktyka, trzyma czoło na czole swojej przeciwniczki praktycznie, starając się, żeby
była jak najdalej. Popatrz, to jest taktyka, która jest przez trenera ustalona i ona ją realizuje bardzo konsekwentnie. To trzeba ją za to pochwalić. No, rzeczywiście, ten destrukcyjny styl walki zupełnie sparaliżował reprezentantkę Ukrainy, która... Ale to widać po Węgierkach, że one mają niezwykłą mądrość w prowadzeniu swojej strategii narzuconej przez trenera. Naprawdę duży szacunek. Tak, tak. To jest bardzo ważne. Jeżeli zawodniczka słucha, to jest w stanie pokonać lepszą od siebie. Taktyka jest rzeczą niezwykle istotną. No ja nie spodziewałem się, że w tej kategorii wagowej, wiekowej, gdzie zawodniczki jeszcze nie mają dużego stażu, wielu startów, no ktoś tak konsekwentnie może to robić. No i markuje po prostu atak, pokazując, że jest aktywna. W rzeczywistości ten styl walki ucieka cały czas z uchwytu. Patrz, nie daje żadnej możliwości do tego, żeby... Tylko to już Ukrainka sekundy jest do końca. Jest, a więc drugi złoty medal dla reprezentacji Węgier w zapasach kobiet tutaj na Mistrzostwach Europy do lat 15 w Krakowie. Naprawdę wielki sukces. Tak, no rzeczywiście ta taktyka, no, która może nie jest najpiękniejsza, no, oczywiście, ale nie zabierając mądrości zawodniczki. Nie była to na pewno spektakularna walka, ale nie jest to na pewno zawodniczka, która jest zawodniczką finezyjną, ale jest niezwykle skuteczną, co jest istotne w każdej dyscyplinie sportu. Wracamy po przerwie. Firma Sztukateur Gerard Ficon w Sławikowie poleca szeroką gamę wysokoprofesjonalnych usług ogólnobudowlanych. Ocieplanie budynków, wymianę okien i drzwi, malowanie domów, płytkowanie oraz roboty wykończeniowe. Firma wykonuje również litery przestrzenne, wszelkie prace z płyt gipsowych, a także w zakresie wytwarzania, rekonstrukcji i konserwacji sztukaterii. Ponad 20-letnią działalność prowadzimy na rynku lokalnym i ogólnopolskim. Współpracujemy z firmami Remix i Kreisel. Nasza dewiza to solidność, profesjonalizm i terminowość. Zapraszamy! Hurtownia Tora poleca sprzedaż i montaż systemów kanalizacyjnych, wodociągowych, centralnego i podłogowego ogrzewania, odwadniania oraz gazowych. U nas kupicie również piece gazowe i węglowe, pompy ciepła, żeliwo drogowe, a także wszelkie artykuły i akcesoria do instalacji sanitarnych, grzewczych i gazowych. Doradzamy, projektujemy, kosztorysujemy, dowozimy własnym transportem i montujemy. Honorujemy karty płatnicze, dopuszczamy negocjacje cen. Tora. Profesjonalizm w każdym calu. Zapraszamy. Finał kategorii 62 kg, znowu rosyjsko-ukraiński pojedynek. I teraz zobaczymy, która zawodniczka będzie w stanie tutaj zrobić lepsze akcje, czyli będzie po prostu lepsza. No tak, wracamy do pewnego standardu z kilku poprzednich pojedynków. Rosyjsko-ukraiński pojedynek. Więc sądzę, że tutaj nie... będzie zupełnie inny obraz walki niż poprzednich, dlatego że jestem, tak, zdecydowanie, jestem przekonany, że te zawodniczki, mimo że jest to już stosunkowo wysoka kategoria wagowa, to na pewno posiadają pewien arsenał techniczny, na pewno są dobrze wyszkolone i ta walka będzie miała nieco inny obraz niż te poprzednie. A próba ataku Ukrainki, skutecznie skontrowana, zapięta walizka, no i teraz... Czy uda się? No troszeczkę zabrakło umiejętności, bo jeżeli to zapięcie nie daje się zrobić do przodu, powinno się to zrobić do tyłu przez plecy, ale albo zawodniczka rosyjska nie chciała ryzykować, albo też jeszcze po prostu dla niej jest to nieznana technika. Zapięcie uchwytu takiego nogi z ręką, no praktycznie powinno skutkować zdobyciem przynajmniej 2 punktów technicznych. Ale bardzo ważna informacja, trwa w tej chwili 30 sekund aktywności reprezentantki Ukrainy. Jeżeli nie zdobędzie zawodniczka Ukraina punktu, oczywiście on trafi na korzyść Aliny Rybkin z Rosji. Bardzo szybko sędziowie pokazują tą pasywność, ale wynika to chyba z tego, że te rundy są krótkie, dwuminutowe, więc sędzia widząc moment,
A nie, no nie tyle, że nie mają wyjścia, to widząc moment po prostu mniej aktywnej walki, no natychmiast pokazują, jest to też w pewnym sensie wychowawcze, bo wszystkie, tak jak już wcześniej mówiliśmy, przepisy Międzynarodowej Federacji idą w kierunku takiego, takiej walki agresywnej, totalnej. W związku z tym, jeżeli któryś zawodniczek no, nie walczy odpowiednio agresywnie, nie idzie do walki, nie daje uchwytu przeciwniczce, skutkuje to natychmiastowym pierwszym upomnieniem, które nie ma konsekwencji i następnie upomnieniem, które w konsekwencji powoduje to, że w ciągu 30 sekund musi wykonać akcję. No sądziłem, że będzie to bardziej techniczna walka, ale jak widzę, wyższa kategoria wagowa, zawodniczki na wyrównanym poziomie i tych punktów technicznych na razie jest bardzo niewiele. Ale mam nadzieję, że w drugiej rundzie się odkryją i będziemy widzieli jakieś akcje techniczne. Za chwilę się okaże, jak będzie wyglądała druga runda. Miejmy nadzieję, że będzie o wiele więcej akcji technicznych i będzie o wiele ciekawiej niż tej pierwszej. To jest zawodniczka z Ukrainy, zaczyna walkę bardziej agresywnie. Tak, no, zresztą przegrywa jednym punktem, więc musi wykazać większą aktywność. No, być może będzie również walczyła o to, żeby jej przeciwniczka dostała upomnienie i 30 sekund. Ale widzę, że Rosjanka nie boi się walki w pozycji stojącej w tej chwili. Wykluczyła rękę, zabrała rękę. Tak, uchwyt ręka, głowa, ma długie ręce, postara się zrobić obejście. Tak, bardzo ładne zbicie do boku, tak. To była bardzo dobra techniczna akcja. Dwa punkty. Był moment taki, że zawodniczka była opanowana w pozycji parterowej. Minuta do końca pojedynku, przewaga z 3 punktów Rosjanki. Ale pamiętajmy, w tej kategorii wiekowej wszystko się może wydarzyć. Właściwie to może być jedna akcja rozpaczy reprezentantki Ukrainy, która może zmienić. No właśnie. A doskonałe zejście. 2 punkty. O, jeżeli złapie głowę z ręką, może być walizka i kolejne 2 punkty, to może się skończyć tuszem. 2 punkty. Stan pojedynku w tej chwili powinna prowadzić, chyba że uznano to za jedną akcję techniczną. No, Rosjanka, finezyjna akcja, przeskoczyła, zdobyła kolejne 2 punkty techniczne. 5-2 wynik pojedynku, 30 sekund do końca. No nie wierzę, żeby już oddała prowadzenie, tym bardziej, że trzyma jeszcze wysoko nogę, postara się zdobyć kolejne 2 punkty. Czy już patrząc na zegar, spokojnie będzie taktycznie starała się utrzymać ten wynik do końca. Ale 17 sekund to jest bardzo niewiele, ale akcja za 4 punkty w wykonaniu Ukrainki. Akcja Rybkiny w tej chwili to była akcja mistrzostw wśród kobiet? Myślę, że była to przede wszystkim bardzo finezyjna akcja, którą wykonują seniorzy. No, także uważam, że akurat w tej akcji no, wykazała olbrzymi spryt i już naprawdę bardzo dobre wyszkolenie techniczne. Że ta pozycja akurat, w której się znajdowała, to była absolutnie optymalna technika, jaką mogła wykonać w tej sytuacji. 11 sekund, jeszcze próba, ale myślę, że nawet jeżeli będą te 2 punkty, to one nie zmienią już wyniku walki. A więc złoty medal dla Rosji, wielka eksplozja radości ekipy rosyjskiej. Ale widać tutaj jeszcze pewne braki taktyczne. Zawodniczka prowadząc 5-2 powinna te ostatnie sekundy walczyć nieco inaczej. Nawet zawodniczki rosyjskie, które posiadają dużą technikę, jeszcze z tą taktyką jest na bakier. No ale to jest całe piękno tej dyscypliny sportu, że o wynik nie jesteśmy pewni do samego końca walki. Szanowni Państwo, my wracamy na kategorię, na walkę w kategorii 66 kg, a w niej Karolina Jaworska. W
firma Sztukateur. Gerard Ficon w Sławikowie poleca szeroką gamę wysokoprofesjonalnych usług ogólnobudowlanych. Ocieplanie budynków, wymianę okien i drzwi, malowanie domów, płytkowanie oraz roboty wykończeniowe. Firma wykonuje również litery przestrzenne, wszelkie prace z płyt gipsowych, a także w zakresie wytwarzania, rekonstrukcji i konserwacji sztukaterii. Ponad 20-letnią działalność prowadzimy na rynku lokalnym i ogólnopolskim. Współpracujemy z firmami Remix i Kreisel. Nasza dewiza to solidność, profesjonalizm i terminowość. Zapraszamy. Hurtownia Tora poleca sprzedaż i montaż systemów kanalizacyjnych, wodociągowych, centralnego i podłogowego ogrzewania, odwadniania oraz gazowych. U nas kupicie również piece gazowe i węglowe, pompy ciepła, żeliwo drogowe, a także wszelkie artykuły i akcesoria do instalacji sanitarnych, grzewczych i gazowych. Doradzamy, projektujemy, kosztorysujemy, dowozimy własnym transportem i montujemy. Honorujemy karty płatnicze, dopuszczamy negocjacje cen. Tora. Profesjonalizm w każdym calu. Zapraszamy. Jeżeli mamy liczyć na jakiś medal tutaj na Mistrzostwach Europy, prócz oczywiście Amelii Tomali, to jest to właśnie Karolina Jaworska, która teraz rozpoczęła swoją walkę o brązowy medal z reprezentantką Białorusi Ksenią Patapowicz. Chyba, jak możemy powiedzieć, trzymamy kciuki. Dawaj, Karolina. Oczywiście tak. No, Karolinie sekunduje Lucjan Zięba, trener, który wychował wiele pokoleń, później przez kilkanaście lat był w Hiszpanii, gdzie również jest fantastycznie wspominany jako szkoleniowiec. Oczywiście pracował w innym zawodzie, ale również zajmował się naszą ulubioną dyscypliną sportu. Także tutaj no, wszyscy trzymamy kciuki i głęboko wierzymy, że nasza zawodniczka, pomimo że jej przeciwniczka naprawdę prezentuje wysoki poziom, wzniesie się tutaj na szczyty swoich możliwości i postara nam się zrobić niespodziankę i zdobyć kolejny medal po medalu Tomali dla naszej reprezentacji. Walka w zonie. Bardzo sprytnie uciekła. Jest pasywność dla Białorusinki, czyli teraz Białorusinka musi wykonać w 30 sekund swoją akcję, inaczej Karolina będzie miała pierwszy punkt. Ale tutaj widać wyraźnie, że nasi trenerzy... Ojej, wyraźnie, szkoda. No tak, troszeczkę się pogubiła tutaj, ale mocno się musi opierać na rękach, biodra do maty, próba wózka. Na szczęście nieskuteczna. Te dwa punkty to jest jeszcze bardzo niewiele. Tu cały czas liczymy na to. Tak, ale chyba za bardzo bojaźliwie Karolina podchodzi do tej walki. Nie chce popełnić błędu. Nie sądzę. Ona pierwsza dostała... Pierwsze upomnienie dostała Białorusinka, więc ta walka przebiega tak, jak sobie zaplanowali trenerzy. No tutaj po prostu błąd techniczny spowodował to, że nie zdobyła pierwsza punktów technicznych. Bardzo dobry atak, ale doskonała kontra. 4 punkty dla naszej zawodniczki, ale znajduje się w pozycji zagrożonej. Był bardzo ładny kontratak. No niestety... Ale kończymy my tę rundę na szczęście. O, i tutaj jeszcze będą trwały. Tak. Tak, to jest tak, są prawidłowy wynik, 4 punkty dla Karoliny. Atak nóg z zawodniczki białoruskiej, piękna kontra za 4 punkty i później z kolei skontrowała to zawodniczka białoruska. 2 punkty zdobyła za kontrę i wynik tego pojedynku w tej chwili, a sędziowie ocenili, że ta akcja, z której z kontry zdobyła 4 punkty, były również 2 punkty dla Białorusinki. Stan walki w tej chwili 4-4, ale w związku z tym, że nasza zawodniczka wykonała akcję wyżej punktowaną, w tym momencie przy remisie jest w uprzywilejowanej sytuacji. Ale proszę, kolejne jakieś zmiany były na tej tablicy, trochę byliśmy zdziwieni w pewnym momencie, tutaj jest trener Janem Godleckim. Jakieś być może prorocze to było. A kolejny atak do Białorusinki, nie! Trzeba uważać, trzeba uważać, do środka zony. Ponoszą nas emocje, Karolina, tak jak widzów i trenerów. No, mimo że jest to najwyższa kategoria, ta walka jest naprawdę bardzo ciekawa. Brawo, Karolina, ale teraz Karolina nie może dać się, oj, taka wielka szkoda. Dobrze, że straciła tylko 2 punkty, bo to był bardzo dobry atak na nogi Białorusinki. Ale nie dała zdobyć jej 4 punktów. Musi wytrzymać w tym parterze. Dwupunktowa przewaga.
Minuta 20 sekund do końca walki. On musi stanąć troszeczkę niżej, musi uważać na te ataki na dwie nogi. Bardziej aktywnie teraz. Teraz właśnie oczekujemy większej aktywności od Karoliny, próby właśnie ataku. A tutaj sędzia nie widzi z tej strony, zawodniczka białoruska jest bardzo sprytna. Popatrz, jak trzyma cały czas nadgarstek. Mm-hmm. To jest niedozwolone, to jest pasywna walka, to jest uniemożliwianie, ale robi to zawsze tak w tym momencie, kiedy pani sędzia jest z drugiej strony. No, świadczy to też o pewnym sprycie, no i oczywiście odpowiednim ustawieniu taktycznym przez trenerów. Zostało 40 sekund do końca tej walki, ale znowu Białorusinka niestety zdobywa dwa punkty, szkoda. I niestety wchodzimy w tuszowanie, no niebezpiecznie się robi, pozycja zagrożona, koniec, szkoda. Tak, ale ja myślę, że nasza zawodniczka, która ma naprawdę bardzo niewielki staż treningowy, dała w tej walce maksimum z siebie. 4 zdobyte punkty, początek walki bardzo agresywny, no wystarczyło, walczyła na tyle, ile w tym momencie mogła walczyć. Także wielkie brawa. 5. miejsce to jest naprawdę również sukces. Firma Sztukateur Gerard Ficon w Sławikowie poleca szeroką gamę wysokoprofesjonalnych usług ogólnobudowlanych. Ocieplanie budynków, wymianę okien i drzwi, malowanie domów, płytkowanie oraz roboty wykończeniowe. Firma wykonuje również litery przestrzenne, wszelkie prace z płyt gipsowych, a także w zakresie wytwarzania, rekonstrukcji i konserwacji sztukaterii. Ponad 20-letnią działalność prowadzimy na rynku lokalnym i ogólnopolskim. Współpracujemy z firmami Remix i Kreisel. Nasza dewiza to solidność, profesjonalizm i terminowość. Zapraszamy! Hurtownia Tora poleca sprzedaż i montaż systemów kanalizacyjnych, wodociągowych, centralnego i podłogowego ogrzewania, odwadniania oraz gazowych. U nas kupicie również piece gazowe i węglowe, pompy ciepła, żeliwo drogowe, a także wszelkie artykuły i akcesoria do instalacji sanitarnych, grzewczych i gazowych. Doradzamy, projektujemy, kosztorysujemy, dowozimy własnym transportem i montujemy. Honorujemy karty płatnicze, dopuszczamy negocjacje cen. Tora. Profesjonalizm w każdym calu. Zapraszamy. Walka numer 20 dzisiejszego dnia, ostatnia, a w niej Zlatosława Stepanowa, Rosja, Irena Zablockaja, Ukraina, a sędziuje Krzysztof Dziad z Polski. A więc, Janku, jak myślisz, jak ta walka może się potoczyć? To jest kolejny rosyjsko-ukraiński pojedynek dzisiaj. Tak, z tego co sobie policzyłem, to jest piąty albo szósty finał, w którym walczą zawodniczki z Ukrainy i Rosji. No, bardzo trudno mi jest przewidzieć wynik tego pojedynku. Pierwsza udana akcja z Ukrainki wyprowadziła przy ataku nóg zawodniczkę rosyjską poza matę, co skutkowało zdobyciem punktu. Nam jest bardzo ciężko w tej chwili określić, która z zawodniczek jest lepsza, dlatego że są to zawodniczki, które no, nie mają jeszcze jakiegoś wielkiego CV. Są dla nas, w większości widzimy je po raz pierwszy na matach, w związku z tym no, dopiero poznajemy. One wchodzą dopiero do tej wielkiej rywalizacji międzynarodowej, na razie w najniższej kategorii wiekowej, ale mamy je nadzieję oglądać w kolejnych kategoriach wiekowych. Ale po tym, jak walczą, widać, że już są nieźle wyszkolone technicznie. Pierwszy punkt Ukrainki. Myślę, że prezentują tutaj bardzo wyrównany poziom i ciężko będzie nam tutaj na początku walki określić, która z nich jest zawodniczką, którą możemy typować jako zwyciężczynię. O, próba ataku ręki, zabranie ręki do środka, bardzo ładnie skontrowana przez Ukrainkę, przełożyła od razu rękę pod pachę. Sędzia Krzysztof Dziad uważa, że jednak Ukrainka ma za nisko głowę. No, myślę, że jest to słuszna uwaga. Powinno to za chwilę skutkować. No jeszcze ucieka z uchwytu, odeszła z uchwytu. To również jest oznaka pasywności. Patrz, cały czas trzyma czoło nisko. Tak, jest pasywniejsza na pewno. Myślę, że za chwilę powinno być ostrzeżenie. Ale jeszcze wstrzymuje się nasz sędzia.
No, teraz zaatakowała, no w jakimś sensie. I kończymy pierwszą rundę wynikiem 1-0 dla reprezentantki Ukrainy. Tak, sędzia po gongu zwrócił uwagę zawodnicy ukraińskiej, że jest pasywna. To znaczy, że jeżeli na początku drugiej rundy będzie prowadziła walkę podobnie jak w tej chwili, będzie upomniana i na pewno zostanie jej nakazane 30 sekund na wykonanie akcji technicznej. No, słyszymy tutaj bardzo żywiołowy doping całej kolonii ukraińskiej. No, znajduje się tam tyle medalistek, że praktycznie pół reprezentacji medalistek w tej chwili kibicuje swojej koleżance w ostatniej walce dzisiejszego dnia. No, dokładnie. Nie zmieniła taktyki. Cały czas walczy pasywnie, ręka pod pachą. No i wreszcie słuszna uwaga. Tak. Head up, czyli głowa wysoko. Taka jest komenda sędziego. No, myślę, że powinno być już to upomnienie, ale kolejny raz. Bardzo mądrze taktycznie stara się zaatakować i myślę, że będzie to skuteczny atak. Tak jest. I to będzie akcja za 4 punkty. Ukrainy. To będzie akcja za 4 punkty. Tak jest. Pomimo, że atak usiłowała wykonać Rosjanka, ale rozpoczęła atakiem nóg Ukrainka. Rosjanka starała się kontrować, tak kontynuowała akcję techniczną, w związku z tym jest to akcja za 4 punkty. I jeszcze chyba sędziowie dyskutują nad tym, ile powinno być tych punktów. Według mojej opinii powinny to być 4 punkty techniczne. Jestem ciekawy właśnie decyzji, ale widzę, że Krzysztof Dziad jest na tyle sugestywny, że jest pewien swojej decyzji na macie. A jednak zmienili decyzję na 2 punkty. Nie chciałbym krytykować werdyktu, ale myślę, że pani sędzia, która jest kierownikiem maty, no nie do końca czuła tą sytuację. Bo zawsze się tego zawodnika powinno preferować, który rozpoczyna atak. No, rozpoczęła atak, nieudana próba kontry. Kontynuacja ataku, pozycja zagrożona, 4 punkty. No myślę, że tutaj panowie, którzy obserwatorzy UWW zwrócą na to uwagę. A co, uważam, że nas sędzia Krzysztof Dziad naprawdę podjął dobrą decyzję, bo ta akcja naprawdę zasługiwała na 4 punkty. Tam była dość wysoka amplituda tego rzutu. Tu nie chodziło o amplitudę nawet rzutu, dlatego że to nie był rzut, bo to był atak zawodniczki ukraińskiej. Rosjanka usiłowała wykonać rzut suplesowy i w tym momencie po prostu zawodniczka Ukrainy kontynuowała atak, trzymając dwie nogi i wprowadziła swoją przeciwniczkę do pozycji zagrożonej, z pozycji stojącej, więc tutaj jak gdyby zawodniczka rosyjska, chcąc kontrować atak, nieudanie wykonała rzut, który powinien skutkować utratą 4 punktów. Taka jest moja opinia, zresztą podzielam twoją opinię i myślę, że tutaj sędzia Dziad wskazał prawidłowy wynik, ale z werdyktami sędziów się podobno nie dyskutuje. No, w tej chwili mamy przerwę, która jest spowodowana kontuzją zawodniczki rosyjskiej. Myślę, że przy tej próbie właśnie kontry, przy próbie zawodniczki ukraińskiej, że właśnie przy tej próbie rzutu przez Rosjankę gdzieś uderzyła się, jest krwawienie z nosa, ale myślę, że to szybciutko wróci do pełnej dyspozycji. Tak, zaczyna się dokończy wyścig z czasem, dlatego że w ciągu walkę. Po 3 minutach reprezentantka Ukrainy może się zakończyć walka w wyniku kontuzji. No, jest nerwowo. Tak, tym bardziej, że jeżeli wróci do walki i nos będzie dalej krwawił, sędzia będzie musiał kolejny raz przerwać ten pojedynek. Ale miejmy nadzieję, że będzie wszystko w porządku. Ale jednak chyba wracamy do prowadzi w tej walce. Pojedynku. Ale jest to na pewno deprymujące. Zawodniczka będzie musiała bardzo uważać w tej chwili. Tak, kolejna próba ataku. No, przyjęła chyba taką mądrą taktykę, żeby nie dać Rosjance. No, teraz w tej chwili walczy o ten punkt za wypchnięcie za matę i skutecznie.
Także widać tutaj również takie przygotowanie taktyczne, że znalazła sposób. No ale jeszcze bym nie przekreślał zawodniczki rosyjskiej. Do końca walki jeszcze minuta. Tak, jest bardzo obejście. Za dwa punkty zawodniczki rosyjskiej. Tak troszeczkę oddała bez walki te dwa punkty. Nie, może to skrwawienie z nosa i przeszkadza. No i próba w tej chwili zapięcia młynka. Ale trwało to zbyt długo. Sędzia przerywa. 42 sekundy. To jest naprawdę jeszcze bardzo dużo czasu. No musi zawodniczka ukraińska walczyć inaczej. Musi jeszcze spróbować ataku, spróbować zmienić nieco taktykę. Nie może oddać inicjatywy Rosjance. O, musi odwracać się. O, teraz tak, zdecydowanie tak. Mocno trzyma rękę. Sekundy uciekają. Tak. Widać, że już jest... że taktyka walki Ukrainki już jest wyraźnie na utrzymanie wyniku. Mamy 20 sekund. Czy wytrzyma? To będzie to już... ostatnie sekundy. Ostatnie szanse ataku. Ale bardzo piękna akcja. Wyjście Kolewa tak zwane. Czekała na uchwyt z góry za głowę, złapała łokieć. No tutaj wykazała się rzeczywiście bardzo dużym sprytem w tej walce. Stiepanowa prowadzi w tej walce i tak zostanie. To Stiepanowa została mistrzynią Europy. Większej dramaturgii nie mogliśmy się spodziewać. Szczególnie, że weźmy pod uwagę, że jest to najwyższa kategoria wagowa, a jednak, co to znaczy walczyć do końca? I ta sprawność, piękny wspaniale. Piękny rundak, Fiflak. No rzeczywiście. Ale no, myślę, brawa bije trenerka, od momentu, Alena Kartaszowa. Oj. Poważne krwawienie. Nie, właśnie i to jest chyba ten moment. Od momentu właśnie krwotoku z nosa cała Ukrainka właściwie straciła wszystkie swoje siły i to było widać w tym pojedynku.